Witam was serdecznie. Okej, jest już północ. My śmigamy na szturm. Chodź, Potka. Tempo, tempo! Jesteśmy tu. I śmigamy tam. Teoretycznie bym mógł se w swoim łóżku wyspać. Bym dostał jakieś premie, ale olać. Zbliżasz się do przełomowego momentu w opowieści. Ukończenie się część zadań poboczny stanie się niemożliwe. No! A już mam wszystkie ogarnięte. Czeka nas szturm na kompleks budynków Tuntyn. Spodziewamy się zbrojnego oporu. I nie znamy poziomu ufortyfikowania celu. Wasi wrogowie dopuścili się zdrady stanu. Walczcie o dobro księstwa. Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Tuntyn? Mhm. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Tuntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy, i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Tuntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Tuntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu utrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planu. Jedziemy z kocem. Kończmy to. Co tu się dzieje? Zabił Huga i Belena! Brać go! Ja. Nara. Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. No to śmigamy dalej. Zwierzęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obstawili. Szybciej! Podłóżcie skrzynię na wóz! Próbuję uciec. No! Gdzie? No on nie wyciągnie tego miecza, pieprzonia go, nie? Żeby mi żaden nie upuścił! Nie gadaj, tylko walcz! Prawie wszystkie.
gotowi do drogi. Gdzie są konie? Hugo i Belen mieli je przeprowadzić. Idź i sprawdź, co zajmuje im tyle czasu. Ktoś tu jest! Przedarli się z drugiej strony! Chodźcie! Co to za bzdura? Dalej, chłopcy! Bić psu brata! Możesz jeszcze się poddać. Ja ci pokażę, bandyto! Mam ciebie. Zaraza. Nara. I jeszcze ty. Mam wszystkich. Daruj życie. Ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, o kurde, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. Co ze mną będzie? Pomóc mu. Przyciśnij to do rany. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. Dziękuję. Okej. Nie ma! Co? Jak Geralt wchodzi, to on wchodzi. Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas opakowała! Zabić go! Dalej! Vampiry! Bestia! Zostań! To wyczynają! Zostanie się z tego!
Dla mnie wszystkich! Jeszcze jeden jest. Proszę. Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Uwaga. Znasz mnie. Nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam. Zawiodłem cię. A to ta Rena i ta siostra, to za jedna osoba na pewno. Została nam jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym San Greal. O co ci chodzi? Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlef. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Rena to nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Sianna i jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za bradnie? Sianna została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn. I stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Beauclair człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Przykro mi, Detlef. Byłeś tylko częścią jej planu. Masz 3 dni. Przyjdziesz do Tesham Mutna i wytłumaczysz wszystko. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Beauclair z ziemią. Przysięgam. 3 dni. Będę na ciebie czekał. Hojny. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlefa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej.
Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż, rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Mamy ją. Siana. A jednak to ty, siostrzyczko. Coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Sam został szukany. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Tak. Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Siana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Powiedział. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka nas Janę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa! Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. Ulala. Ulala. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza o ludziach. Tak. No nawet ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? Ja się niczym nie denerwuję. Mutacje, pamiętasz? Pamiętam, oczywiście. To jest wymówka, której używasz, kiedy nie chcesz o czymś rozmawiać. To może lepiej zmieńmy temat. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję waszmościów.
Okej. Wasza miłość, lud domaga się kary. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie. Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces, póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? Nie wiem. Pracujemy nad tym, wasza miłość. Czy ty mnie masz za idiotkę? Ja nie śmiałbym. Nie obchodzi mnie, nad czym pracowałeś, pracujesz lub będziesz pracował. Interesują mnie rezultaty, których jak nie było, tak nie ma. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Masz siostrę, czy nie masz? Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. One zaczyna mnie denerwować. To może zamiast wiedźmina, wasza miłość powinna była wynająć wyżła. Stąpasz po cienkim lodzie, Wiedźminie. Bardzo cienkim. Uhuhu. Więc uważnie dobieraj słowa. Nie. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry! Zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani! Ale ogromne straty w ludziach! Zaraza! No i co teraz? Skoro ten cały Detlaf chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymów. A ty, Palmerin? Jest Detlaf. Nie, Uxa. Wyprowadźcie ją stąd. Jest.
No. Wow. Tej prawie nie ma. Nara. Mam ją. Syjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlef nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Trzeba go znaleźć i powstrzymać. Tylko, że próbowaliśmy już wszystkiego. To nie jest do końca prawda. Istnieje pewien niezwykle niebezpieczny sposób, żeby zmusić Detlefa do ujawnienia się. I walki. Do prawdy? No dalej. Zamieniam się w słuch. Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlefa i uwolnić Syjanę. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Syjanę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlef naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę. Ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Syjanie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Syjana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlefa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. O kurde. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlef powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlefa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Syjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlefem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis,
Wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlafem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? A i co zrobimy? Rozważy, uwolnieniu porozmawiamy. To szaleństwo, ale niech ci będzie. Spytam Damiena o Sianę. Wiedziałem, że nie dasz się prosić. Powoli, niczego nie obiecuję. Na razie chcę się tylko rozeznać w sytuacji. Idziesz ze mną? Oczywiście. W towarzystwie zawsze raźniej. No proszę. No proszę. Jak to się wszystko zmieniło? Damian może być w niebezpieczeństwie. Albo martwy. Tak myślisz? Sprawiał wrażenie zaprawionego w boju. Z ludźmi, nie z potworami. Okej, okay, ale na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigamy dalej. I będzie to długa noc. To trzymajcie się. I do zobaczenia.